Witajcie na kanale Violeta Pie. Dziś porozmawiamy o zwrocie I am sorry, który używamy bardzo często i w konsekwencji go nadużywamy. Do tego stopnia, że zaczyna on tracić swoją moc. I am sorry używamy w bardzo wielu różnych sytuacjach i zwrot ten ma wiele znaczeń. Używając innych zwrotów w zamian I am sorry, sprawimy, że nasza mowa będzie Ładniejsza, bardziej kwiecista i wytworna. Ale zanim przejdziemy do tego, jak można zastąpić I am sorry, to chciałabym zwrócić Waszą uwagę na wymowę słówka sorry, które wymawiamy przez i na końcu, a nie przez e. My mamy taką tendencję do mówienia sorry, a to jest sorry. I am sorry używamy w dwóch sytuacjach: gdy zrobimy coś złego, ale także gdy nie zrobimy nic złego. Jednym słowem przepraszamy za wszystko, czy potrzeba czy nie. Popatrzmy najpierw na tę sytuację, gdy nie zrobimy nic złego. I tak na przykład jesteście w restauracji, zamówiliście pizzę, a kelner przez pomyłkę przyniesie wam spaghetti. To zapewne większość z was co powie? I am sorry, but I ordered a pizza. Używając I am sorry. Lub gdy kogoś nie usłyszycie, to zakładam się, że powiecie I am sorry. I didn't hear przepraszam, nie usłyszałem cię. I jeszcze jedna sytuacja dziecko was zapyta: Mam czy dad? Can I have a biscuit, please? A wy co odpowiecie? I am sorry you can't. You have to eat your dinner first. Niestety nie możesz. Najpierw musisz zjeść obiad. W takich sytuacjach I am sorry możemy zamienić na I am afraid które przetłumaczymy obawiam się. Ponieważ nic złego nie zrobiliście, więc nie macie za co przepraszać. Popatrzmy, jak te zdania będą wyglądały teraz. I oto sytuacja z restauracji i powiemy: I am afraid I ordered a pizza. Gdy kogoś nie usłyszycie, powiecie: I am afraid I didn't hear. I możecie jeszcze dodać: Could you say that again, please? A do dziecka możecie powiedzieć: I am afraid not. You have to eat your dinner first. I w tych sytuacjach I am afraid jest o wiele bardziej odpowiednie. Innym sposobem, i myślę, że tutaj wszyscy psychologowie się ze mną zgodzą, jest w zamian mówienia I am sorry i stawiania się w sytuacji ofiary i osoby niekompetentnej, możemy odwrócić tę negatywną sytuację i zmienić ją w pozytywną, używając zwrotu. Thank you. I już pokazuję, o co mi chodzi na przykładzie. I tak idziecie na spotkanie do pracy czy na kawę z koleżanką i już jesteście spóźnieni. I w tej sytuacji najprawdopodobniej już jesteście też poddenerwowani, oczywiście waszym spóźnieniem, ale zamiast po przybyciu zacząć od razu przepraszać i powtarzać, I am sorry, I am really sorry, to weźcie kilka głębokich oddechów przed wejściem. I wchodząc, podziękujcie wszystkim za to, że na Was czekali, mówiąc: Thank you very much for waiting. The traffic was awful. I widzicie, jak ta cała sytuacja zmienia dynamikę. Gdybyście zaczęli przepraszać, to możliwe, że ta sytuacja zrobiłaby się jeszcze bardziej, jak to by Brytyjczy, Brytyjczycy powiedzieli, awkward, czyli taka bardziej negatywna i niezręczna. A gdy podziękujecie wszystkim za czekanie, to sprawicie, że te osoby spoczują się miło, tak fajnie i cała sytuacja robi się od razu pozytywna. Ja często tego używam, gdy na przykład zrobię jakąś gafę podczas nagrywania filmiku, która mi umknie, filmik opublikuję, po czym nie mogę już tego poprawić. Następnie Wy mi w komentarzach piszecie Wioleta, zamiast gestu trzymania kciuków pokazałaś figę z makiem. I zamiast przepraszać za tę pomyłkę i pisać na przykład o przepraszam, pomyliłam się, bla 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 to ja najczęściej dziękuję tej osobie, która mnie o tym powiadomiła. Gdybym zaczęła przepraszać, to ta osoba mogłaby się czuć troszeczkę niezręcznie za wywołaną dziwną sytuację. A gdy ja tej osobie za to podziękuję, to ona się czuje miło, że pomogła i ogólnie sytuacja robi się bardzo pozytywna. Możemy to stosować nie tylko w języku angielskim, ale również w języku polskim czy w każdym innym języku. Zachęcam spróbować, bo będziecie postrzegani jako osoby, które mają kontrolę nad daną sytuacją, a nie jako osoby, które tę kontrolę straciły. I może jeszcze na to ze dwa przykłady. Zamiast pisać w mailu: I am sorry for the delay in replying, co oznacza przepraszam za opóźnienia w odpisywaniu, możecie podziękować tej osobie, do której piszecie, za cierpliwość, mówiąc: Thank you for your patience. A zamiast przepraszać, że zapomnieliście czegoś zrobić w pracy, możecie podziękować swojemu menadżerowi, że wam o tym przypomniał, mówiąc: Thank you for reminding me. I completely forgot. Dziękuję, że mi przypomniałeś. Całkowicie zapomniałam. Innym, bardzo wam dobrze znanym zamiennikiem na I am sorry, oczywiście w sytuacji, gdy nie zrobimy nic złego, jest excuse me, czy też możecie usłyszeć samo. Excuse me. Używamy go, gdy chcemy zwrócić na siebie czyjąś uwagę. I tak na przykład jesteście w supermarkecie i nie możecie przejść, bo ktoś stoi sobie na środku alejki i rozmawia. Wiecie o czym mówię, prawda? I możecie wtedy powiedzieć: "Excuse me, can I get through please?" Przepraszam, czy mogę przejść? Kolejny przykład i możecie zapytać: "Excuse me, where is the reception please?" Przepraszam, gdzie jest recepcja? Lub na przykład chcecie porozmawiać z waszym menadżerem, a on wygląda na zajętego w tym momencie, więc możecie zapukać do drzwi i zapytać: Excuse me, is now a good time? Czy teraz jest dobry moment, czy tam czas na to, żeby porozmawiać? Excuse me. W kulturze brytyjskiej również używamy, gdy przepraszamy za kichnięcie, ponieważ nic złego nie zrobiliście i często nawet nie jesteście w stanie nad tym zapanować, więc nie ma za co przepraszać. Pardon. Lub pardon me, też na pewno dobrze znacie, ponieważ używamy ich w języku polskim, tylko my używamy tej wersji francuskiej i mówimy pardon, a Brytyjczyk powie pardon. Użyjemy tego na przykład, gdy kogoś nie usłyszymy, czy nie zrozumiemy, co ktoś powiedział. I zamiast w takiej sytuacji mówić sorry, to możemy powiedzieć pardon, I didn't get that, albo pardon me, lub zwyczajnie samego pardon to popatrzmy teraz na te sytuacje, gdy faktycznie zrobimy coś złego i gdy naprawdę mamy za co przepraszać. I zaczniemy od tych mniej formalnych sytuacji. Takim nieformalnym zwrotem do małych wypadków jest ups czy whoops, co na polski przetłumaczymy oj, ojej czy ojejku. Używamy tego, gdy zrobimy coś nietaktownego lub popełnimy jakąś gafę w towarzystwie. I tak, na przykład, jesteście u znajomych w odwiedzinach i niechcący rozlaliście wodę. I wtedy dokładnie tego możemy użyć. Możemy zareagować mówiąc ups. Ale z tego, co wiem, to ups czy łups też już jest używany w języku polskim. Innymi, również nieformalnymi wyrażeniami, które używane są też do takich małych przewinień, są my bad. Moja wina, czy mój błąd, który pochodzi z amerykańskiego angielskiego, ale jest, jest już bardzo często używane tutaj w UK, oraz My mistake, mój błąd. Gdy zgubiliście kogoś długopis czy książkę, to możecie powiedzieć How silly of me, ale ze mnie głuptas, albo How thoughtless of me, jakie to bezmyślne z mojej strony, czy How careless of me, ale jestem niezdara, czy ale jestem nieostrożna. Możemy też powiedzieć i messed up, schrzaniłem to, co jest oczywiście bardzo nieformalne, lub I screwed up, spieprzyłem to, czy to, którego oczywiście nie muszę tłumaczyć. Często też usłyszycie sorry about, that", co oznacza przepraszam za to, ale powiedziane w taki sposób jest o wiele luźniejsze i oznacza coś na kształt sorki za to. Zwróćcie uwagę na wymowę, a szczególnie na to, że nie wymawiam tego dźwięku ty na końcu wyrazów. I mówię: Sorry about that, a nie sorry about that. Nie mówimy tego ty. Sorry about that. Użyjemy tego również oczywiście w bardzo nieformalnych sytuacjach, i tak na przykład siedzicie, pijecie sobie z kimś kawę i pomyliliście kubki, napiliście się tego kogoś kawy i możecie powiedzieć: O, sorry about that. A gdy zrobiliście coś bardzo niefajnego, za co. Powinniście i oczywiście chcecie przeprosić, chcielibyście użyć słówka sorry, to zachęcam użyć je z jeszcze jednym dodatkowym słówkiem, które podkreśli tę powagę sytuacji, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, samo I am sorry niestety straciło już znaczenie. Możemy powiedzieć I am so sorry, przepraszam, I am very sorry, co oznacza bardzo przepraszam, I am ever so sorry. To też znaczy bardzo przepraszam, ale bardziej niż very sorry. I am terribly sorry to strasznie czy okropnie przepraszam. A gdybyście chcieli rozwinąć to zdanie i powiedzieć, za co przepraszacie, to wystarczy jedynie dodać słówko for i powiedzieć za co. Gdy po for idzie rzeczownik, to po prostu powiemy na przykład I am so sorry for yesterday. A gdy po for postawimy czasownik, to do czasownika musimy dodać końcówkę "-ing". I powiedzieć na przykład I am so sorry for being rude. Przepraszam, że byłam niegrzeczna. A oto kilka jeszcze bardziej formalnych wyrażeń, które często pojawią się również w pisanym angielskim. I oto one. I owe you an apology. Jestem ci winien przeprosiny. Please accept my sincere apologies. Proszę przyjmij moje szczere przeprosiny. I sincerely apologize. Szczerze przepraszam. I was in the wrong. Myliłem się. It was wrong of me. Czy it was wrong on my part. Przetłumaczymy, to było złe z mojej strony. I really regret. Naprawdę żałuję. I truly regret. Oraz I sincerely regret. Przetłumaczymy, szczerze żałuję. I I deeply regret. Ogromnie żałuję, i tutaj, jak widzicie, zmieniamy tylko to nasilenie tego żalu. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta lekcja Wam bardzo pomogła, i jeśli tak, to proszę dajcie mi znać łapką w górę. Tutaj znajdziecie odcinek, w którym mówię o tym, jak zastąpić zwroty How are you oraz I am fine, thank you. Naprawdę bardzo dobry odcinek, warto go zobaczyć. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!